Udało mi się dotrzeć do Skierniewic, bardzo pięknego miasta. Miasta, w którym mieszkała miłość młodzieńcza, miłość Fryderyka Chopina, i miasta, w którym stacjonowały od zawsze wojska. A tutaj, jak był okres rozbiorów w XIX wieku. To stacjonowały wojska rosyjskie, zresztą Pałac Prymasowski, który znajduje się w Skierniewicach, był tak naprawdę siedzibą należącą do carów. Odbył się tutaj m.in. słynny zjazd Trzech Czarnych Orłów, a w okresie międzywojennym w Skierniewicach stacjonowała 26 Dywizja Piechoty, urodzinowa świeczka na torcie województwa łódzkiego Skierniewice 100 na 100 Skierniewice dzisiaj kojarzył się głównie z jabłkami. Ten pan obok mnie tutaj to jest profesor Szczepan Pieniążek, postać niezwykle ważna dla Skierniewic i polskiego sadownictwa. To on zakładał Instytut Sadownictwa właśnie tutaj w Skierniewicach i wychodował nowe odmiany jabłek. Profesor Pieniążek był jednym z dwóch niezwykle zasłużonych naukowców dla Skierniewic jak i nauki związanej z polskim rolnictwem. Drugim był profesor Emil Chroboczek. Profesor Chroboczek był jednym z głównych inicjatorów i współzałożycielem Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach. Jego siedzibą jest Pałac Prymasowski. Instytut powstał w 1964 roku. Wracając do Pałacu Prymasowskiego, to jest druga rzecz, którą Skierniewice zawdzięczają profesorowi Chroboczkowi. Po II wojnie światowej ten piękny zabytek był naprawdę w bardzo złym stanie. I dzięki zabiegom profesora Chroboczka, notabene, bo nie wspomniałem o tym, dyrektora instytutu, został wyremontowany i odzyskał no, dawny blask. Wrócił do swojej świetności. Jeżeli smakują Ci skierniewice, subskrybuj!